Roblox w tym momencie ma naprawdę ogromny problem. Wielu youtuberów, twórców gier, a także zwykłych graczy na zawsze straciło swoje konto w wyniku exploitu, który aktualnie jest na Robloxie. Siemaneczko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Roblox News na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, tak jak już słyszeliście we wstępie, porozmawiamy sobie o exploicie, przez którego wiele osób straciło już swoje konto bez możliwości jego odzyskania. Aktualnie jedyny sposób, aby po prostu te osoby odzyskały swoje konta, to po prostu liczyć na to, że po prostu Roblox im je odblokuje, no bo oczywiście osoby te są po prostu niewinne, no i niestety moi drodzy padły ofiarą złego exploita, który aktualnie jest moi drodzy na Robloxie. O jaki exploit dokładnie chodzi? Za chwilę sobie do tego przejdziemy, ale najpierw powiem wam, od czego to wszystko się zaczęło i skąd w ogóle wiemy, że taki exploit, moi drodzy, się pojawił. Otóż kilka dni temu, moi drodzy, popularny youtuber z Robloxa Chaserony, pewnie niektórzy z was go znają, nagrywa newsowe filmiki właśnie, moi drodzy, na temat różnych zmian na Robloxie. Przeważnie właśnie tego typu filmy nagrywa, takie newsowe. No i właśnie, moi drodzy, Chaserony dostał bana. Był strasznie, moi drodzy, zdezorientowany, co się stało. No nie wiedział, co się stało, bo po prostu nagle jego gra została zbanowana, a następnie jego konto bez możliwości odwołania się po prostu permanentnie zostało, moi drodzy, zbanowane na Robloxie. Na szczęście jednak udało mu się skontaktować z pracownikami Robloxa, no i oni powiedzieli mu, że prawdopodobnie w jego grze był po prostu backdoor script. Jeżeli ktoś z was, moi drodzy, nie wie, co to jest backdoor script, to backdoorscy po prostu umożliwiają, moi drodzy, hakerom, exploiterom wtargnięcie do waszej gry i przejęcie po prostu nad tą grą kontroli, dzięki czemu mogą ją kontrolować, no i robić w niej, co im się tylko podoba, na przykład dodać właśnie jakieś, moi drodzy, no niezbyt dobre rzeczy, w wyniku których po prostu Roblox może zbanować waszą grę. Oczywiście Chaserony odzyskał swoje konto, no ale moi drodzy, to jeszcze nie koniec tej historii, ponieważ okazało się, że żadnego backdoor scripta w jego grze nie było, a to wszystko sprawka jakiegoś zupełnie nowego exploita, do którego sobie w tym momencie właśnie przejdziemy. Tutaj, moi drodzy, ogromne podziękowania dla Roblox Training News, bo to właśnie oni odkryli głównie tego exploita, można tak powiedzieć, i właśnie napisali o tym właśnie, moi drodzy, tweeta, że taki problem występuje, także tutaj naprawdę ogromne podziękowania właśnie dla nich. Teraz pewnie każdy z was właśnie zastanawia się, o jakiego exploita chodzi, no i już wam, moi drodzy, wyjaśniam. No nie mogę wam pokazać dokładnie, jak on wygląda, co on po prostu powoduje, ale mogę wam powiedzieć, moi drodzy, że naprawdę pozwala robić naprawdę złe rzeczy w grze. Myślę, że możecie domyślić się, jakie. Powiem tylko tyle, są to niezbyt, moi drodzy, stosowne animacje, które można robić dzięki temu exploitowi i no przez to, moi drodzy, od razu jak jakiś, moi drodzy, moderator Robloxa wejdzie do gry, no to po prostu wie, że no ta gra jest nieodpowiednia, no i trzeba ją, moi drodzy, zbanować, a co za tym idzie, również zbanować użytkownika, który jest za nią odpowiedzialny. Także myślę, że wiecie, na czym to polega. Nie mogę wam tego pokazać, bo miałbym tutaj, moi drodzy, problemy z YouTube'em, bo wydaje mi się, że jest to niezgodne tutaj z zasadami, moi drodzy, z regulaminem YouTube'a, także tych rzeczy, moi drodzy, które powodują te exploity, no nie mogę wam po prostu pokazać, ale myślę, że każdy z was domyśla się tutaj, o co może chodzić. Osoby te, które używają tego exploita, najpierw, moi drodzy, tworzą sobie kilka kont, po prostu, moi drodzy, nowe konta zakładają, albo mają jakieś starsze konta nieużywane i do tego ich właśnie używają. Wchodzą, moi drodzy, do gry, którą sobie namierzają, którą biorą sobie za cel, zdobywają sobie, moi drodzy, odznaki i kiedy mają już, moi drodzy, jakieś odznaki, no to po prostu masowo używają z kolei innych kont do reportowania tej gry, że zawiera nieprawidłowe, moi drodzy, rzeczy. I co się później dzieje? No, po około jakichś 20 minutach, moi drodzy, do gry dołącza moderator Robloxa, widzi, że, moi drodzy, w grze dzieje się coś złego. Oczywiście to nie jest spowodowane grą, że coś w niej złego się znajduje, tylko to ten exploit to robi, ale no pracownicy Robloxa myślą, że skoro to jest w tej grze, no to jest związane z tą grą, no i moi drodzy po prostu banują tą grę i banują twórców tej gry. Nawet, moi drodzy, to się może przydarzyć, moi drodzy, grupie, także jeżeli gra jest na grupie, to cała grupa zostanie zbanowana, także jest to naprawdę bardzo, bardzo poważny problem, który aktualnie ma Roblox. Na szczęście zdaje się, że Roblox wie o tym problemie i jest świadomy tego problemu. Prawdopodobnie pracuje już również nad rozwiązaniem tego problemu. No bo, moi drodzy, na Developer Forum właśnie powstał post o całej tej sytuacji. No i jeden z adminów Robloxa zamknął ten temat, także wygląda na to, że Roblox wie o tej sytuacji i prawdopodobnie będzie starał się wyeliminować tego exploita, żeby nie stanowił już dla nas żadnego zagrożenia. Także póki co musimy po prostu poczekać i mieć nadzieję, że Roblox po prostu naprawi jakoś ten problem, wyeliminuje tego exploita. Mam nadzieję, moi drodzy, że tak. A jeśli chodzi o, moi drodzy, bezpieczeństwo naszego konta w tym momencie, co najlepiej zrobić, żeby się przed tym exploitem zabezpieczyć? No niestety, moi drodzy, nie mam dla was najlepszych wiadomości, ponieważ za bardzo nie ma sposobu, żeby się przed tym bronić. Jedyny sposób, żeby się uchronić przed tym exploitem i po prostu być bezpiecznym, to po prostu wszystkie gry, które aktualnie macie,
po prostu dać moi drodzy na prywatne, żeby nie można było w nie grać, żeby po prostu były nie publiczne, a prywatne. No i możecie sobie to zrobić po prostu klikając na waszą grę i na te trzy kropeczki obok gry. No i po kliknięciu tych trzech kropeczek wyskoczy wam opcja Configure this experience i po kliknięciu tej opcji wyskoczy wam informacja o tym, żeby wybrać moi drodzy, czy chcecie, żeby wasza gra była moi drodzy publiczna, czy też prywatna. I jak sobie to wybierzecie, to klikacie zapisz i w tym momencie moi drodzy, wasza gra będzie już moi drodzy prywatna. Również jeżeli sobie klikniecie moi drodzy zakładkę Create, to tutaj moi drodzy również po kliknięciu tej zakładki możecie sobie zobaczyć wszystkie wasze gry, jakie moi drodzy macie na grupie albo moi drodzy na naszym koncie. No i tutaj moi drodzy też możecie sobie wybrać, czy wasza gra ma być moi drodzy publiczna, czy też prywatna. A także czy ma być moi drodzy widoczna na waszym profilu, czy też nie. Ja, moi drodzy, muszę się bardzo poważnie zastanowić nad moimi grami, które mam, ponieważ jeżeli, moi drodzy, problem ten nie zniknie, a wręcz będzie się, moi drodzy, nasilał i ten exploit będzie coraz to bardziej wykorzystywany, coraz więcej osób będzie banowanych, no to będę musiał, moi drodzy, aż do momentu, kiedy ten exploit nie zniknie, wyłączyć wszystkie swoje gry, w tym też, moi drodzy, grę Training Center, którą wiem, że lubicie. No po prostu nie chcę, moi drodzy, stracić swojego konta, no i będę się musiał zabezpieczyć, także muszę to, moi drodzy, poważnie rozważyć, czy czasami, moi drodzy, wszystkich swoich gier, moi drodzy, właśnie, moi drodzy, nie wyłączyć. Na razie, moi drodzy, tego nie robię. Poczekam, moi drodzy, z tym. Zobaczę, jak się będzie sytuacja rozwijać, ale jak sytuacja będzie szła w gorszą stronę niż bardziej w tą dobrą, to, moi drodzy, do momentu rozwiązania problemu będę po prostu zmuszony wyłączyć swoje gry. Ale mam nadzieję, że do tego, moi drodzy, nie dojdzie. Na bieżąco, moi drodzy, w przypiętym komentarzu pod tym filmem będę was informował o tym, jak pojawią się jakieś nowe informacje w tej sprawie, a jeżeli pojawi się jakaś informacja lub informacje wymagające osobnego filmu, to oczywiście, moi drodzy, w tej sprawie nagram kolejny odcinek, moi drodzy, także obserwujcie kanał, żeby ewentualnie w razie czego takiego filmu nie przegapić. Mam nadzieję, moi drodzy, że Roblox pozbędzie się tego exploita i osoby, które potraciły konta, będą je, moi drodzy, w stanie odzyskać i Roblox im pomoże, no bo szkoda byłoby, żeby osoby, które są po prostu niewinne, na zawsze straciły możliwość grania w Roblox i swoje konto, na którym pewnie dużo osób miało już, moi drodzy, jakieś bardzo, moi drodzy, rzadkie itemki czy dużo robuxów, także mam nadzieję, że uda im się konta odzyskać. No a w tym odcinku, moi drodzy, to już będzie wszystko. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, no to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale.